Szanowni Państwo, znajdujemy się pod siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w związku z decyzją o rezygnacji ze startu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego pana Bogusława Sernieńskiego, którego pragnę Państwu przedstawić jako inżyniera, przedsiębiorcę, autora wielu publikacji, jednak znanego najbardziej niestety jako ofiara prowokacji, jakiej dopuścili się na nim funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie prawomocnie skazanych przez sąd przestępców Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Pokazany jako łapówkarz poniósł za to przeogromną cenę. Stracił oboje rodziców. Dzieci były zmuszone do emigracji. Zniszczono jego dobytek, ale przede wszystkim reputację. Dziś, choć w pełni zrehabilitowany i oczyszczony z zarzutów, nigdy już nie odzyska dawnego życia. Ściślej mówiąc, zarzutów to nigdy mi nie postawiono. Podejrzewano mnie o popełnienie przestępstwa, ale nigdy nie postawiono mi zarzutów. Natomiast już w kilkanaście godzin po opublikowaniu informacji o owym podejrzewaniu mnie o przestępstwo, ukazały się na mój temat negatywne informacje na około 150 tysiącach stron internetowych. To samo dzisiaj spotyka pana Adama Gomołę. Nie możemy się zgodzić na taki sposób uprawiania polityki w Polsce. Już niedługo będziemy oglądali się ze strachem za siebie, że ktoś nas nagrywa, ktoś nas podsłuchuje, ktoś na nas donosi. Nie pozwolimy na to. W związku z tą sprawą pana Adama Gomoły ja sobie wynotowałem kilka pytań, które się cisną na usta. Oto one. Kto dokonał tego słynnego nagrania, którego fragment znalazł się w artykule pana Mateusza Majnusza z 8 marca bieżącego roku, opublikowanego na łamach Nowej Trybuny Opolskiej. Jako autor artykułu, jak wszedł w posiadanie nagrania prywatnej rozmowy między Adamem Gomołą i Andrzejem Małkiewiczem. Kto dokonał tego nagrania, skoro pan Andrzej Małkiewicz twierdzi, że nic o nim nie wiedział? Dlaczego w treści artykułu nie ujawniono nazwiska rozmówcy Adama Gomoły? Dlaczego artykuł ma ewidentnie jednostronny wydźwięk i sugeruje popełnienie przestępstwa przez pana Adama Gomołę bez uprzedniego przeprowadzenia dochodzenia i sprawdzenia wiarygodności przedstawionych faktów? Dlaczego redakcja NTO nie dokonała autoryzacji treści artykułu u obu zainteresowanych stron? I w końcu, dlaczego Mateusz Majnusz nadal bezkarnie publikuje artykuły na ten temat o jednoznacznie jednostronnym wydźwięku? Komu zależy na prowadzeniu tej ewidentnie propagandowej akcji? Proszę Państwa, wobec tego wszystkiego ja nie jestem prawnikiem. Nie wiem, czy pan Adam Gomoła popełnił jakiekolwiek przestępstwo, czy też nie, ale wiem jedno, nie mogę się zgodzić na taki sposób uprawiania polityki w naszym kraju i w związku z tym rezygnuję z kandydowania z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nikt nie wysunął podejrzenia, że moje oświadczenie ma mieć wpływ na wynik wyborczy, a po drugie, dlatego, że nie godzę się na taki sposób uprawiania polityki w kraju. Ponadto postanowiłem, że w przyszłym tygodniu jako obywatel złożę w prokuraturze informację o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez pana Mateusza Majnusza oraz dyrekcję czy redakcję Nowej Trybuny Opolskiej z artykułu 267 Kodeksu Karnego, który mówi o tym, że kto rozpowszechnia informacje dla niego nieprzeznaczone, jest zagrożony karą więzienia do 2 lat. Szanowni Państwo, jak widzicie, cała ta operacja Gomoła jest niczym pisana przez Kamińskiego
i Wąsika, tym bardziej smuci udział kandydatów PSL w całej tej sprawie. I ile jeszcze będziemy tolerować takiej sytuacji, kiedy znamy już setki ofiar inwigilacji Pegasusem. Dziś okazuje się, że ta rozmowa, prywatna rozmowa dwóch osób była nielegalnie nagrywana i po raz kolejny padliśmy ofiarą inwigilacji, które potem narzędzia w rękach polityków PiSu, takich jak NTO, były to gotowe wykorzystać. Nie ma na to naszej zgody i po to tutaj dzisiaj stoimy razem z panem Bogusławem Saredyńskim, bo to nie o nasze imię chodzi. Nasza sprawa już przebrała taki tragiczny bieg. Natomiast chodzi o te wszystkie inne osoby, które jeszcze mogą paść ofiarą podobnych prowokacji. Na to zgodzić się nie możemy i zrobimy wszystko, także na drodze sądowej, po to, aby tą sprawę do końca wyjaśnić.